Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, jeszcze w tym tygodniu ma być ogłoszony konkurs na dyrektora Teatru Miejskiego w Lesznie. Zbigniew Rybka pełni obowiązki bez konkursu już drugi sezon. Rok 2020 jest ważny, bo to pierwszy rok jego dyrektorowania. Zbigniew Rybka pozyskał pieniądze zewnętrzne na funkcjonowanie teatru, ale w ich wydawaniu też był dobry. 2 miliony 800 tysięcy złotych dotacji rozeszło się co do grosza, a premiery w 2020 roku były tylko cztery. Piotr Juźwiak, wiceprezydent odpowiedzialny za kulturę w leszczyńskim samorządzie zapowiadał konkurs już trzykrotnie. Pierwszy raz we wrześniu 2019 roku po powołaniu Zbigniewa Rybki, drugi raz w lipcu 2020 roku odpowiadając radnej Adrianie Machowiak. Trzeci raz 30 kwietnia w naszym programie rozmowa samorządowa. To wtedy padła data maj 2021. Maj wprawdzie minął, ale być może jeszcze w tym tygodniu konkurs zostanie wreszcie ogłoszony. Czy pełniący obowiązki dyrektora Zbigniew Rybka w nim wystartuje, tego nie wiemy. Wiemy natomiast, jaki jest raport z działalności teatru za rok 2020. Dyrektor przedstawił go radnym. To część składowa raportu o stanie Leszna, który Rada będzie przyjmować na sesji absolutoryjnej. W 2019 roku Zbigniew Rybka przejął po Błażeju Baraniaku upadające scenę bez zespołu artystycznego, który odszedł wraz ze zwolnioną w 2018 roku z niesłusznymi zarzutami Beatą Kawką. W 2019 roku teatr miał prawie 5000 widzów mniej niż w poprzednim sezonie. Jaki był rok 2020? Na pewno odcisnęło się na nim piętno pandemii. Instytucje kultury raz były zamykane, raz otwierane. Można było zapełniać tylko część widowni, a i z tym był w Lesznie kłopot. Były tylko cztery premiery, co ciekawe trzy z nich reżyserowane przez Zbigniewa Rybkę. Oświadczenia majątkowe za 2020 rok, które należało złożyć do 30 kwietnia, jeszcze nie są na stronie miasta udostępnione. To podstawowy dokument, który pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy i ile dyrektor Rybka dorobił do pensji. Teatr utrzymywany jest z pieniędzy z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego i z budżetu miasta. Obydwa samorządy dają solidarnie po 1 400 000 zł rocznie. W 2020 roku miasto dołożyło jeszcze jeszcze ponad 64 tysiące i dodatkowo 20 tysięcy. Przypomnijmy, w 2020 roku były tylko cztery premiery. Za czasów Błażeja Baraniaka i baatykawki za te same pieniądze odbywało się kilkanaście premier w sezonie. Zbigniew Rybka wydał wszystko co do grosza, całe 2 miliony 800 tysięcy. Do zwrotu 0 złotych przypominamy tylko cztery premiery. Zbigniew Rybka inwestował w 2020 roku. Przebudowa widowni kosztowała ponad 317 tysięcy. Zamontowano nowe fotele, widownia została powiększona do ponad 200 miejsc. Dyrektor tłumaczył radnym, że ma to zwiększyć rentowność teatru. Czyżby? Z raportu wynika, że 61 spektakli obejrzało trochę ponad 5400 widzów. Za czasów Beaty Kawki bilety były sprzedawane na 3 miesiące do przodu. Teraz teatr zatrudnia osoby, których zadaniem jest proponowanie kupna biletów na chyba nie do końca trafione repertuarowo propozycje dyrektora Zbigniewa Rybki. Lubię przez widzów spektakle nie będą grane, bo nie ma już scenografii, nie ma kostiumów, bo Zbigniew Rybka sprzedał je we wrześniu 2020 roku za bezcen, za 6500 zł. Nie wiedząc najprawdopodobniej, że robi przysługę, bea ciekawce, wszystko trafiło do kierowanego przez nią Teatru Relax w Warszawie. Wracamy więc do pytania, co dalej z konkursem i co zrobi dyrektor Zbigniew Rybka. Nie wiemy, bo nie odpowiada na maile wysyłane z naszej redakcji. Panie dyrektorze, chyba Chyba warto sobie uświadomić, że takie zachowanie to nie brak szacunku do telewizji Leszno, ale do widzów, mieszkańców Leszna i okolic, bez których Teatr Miński nie ma racji bytu.